Witam serdecznie na kanale Między Seriami. Dziś wyruszamy w trasę do kolejnego gościa. Jak wiemy, OC jest obowiązkowe, AC jest tylko dla chętnych, ale my tymi chętnymi właśnie jesteśmy ze względu na to, że w podróży zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje, a jak wiemy, przezorny zawsze ubezpieczony. Najlepsze oferty ubezpieczeń znajdziecie w porozwarce Mubi. Wystarczy, że wpiszecie dane swojego pojazdu, a porozwarka Mubi wyliczy spersonalizowane oferty specjalnie dla Was. Pamiętajcie, żeby skorzystać z linku w opisie, gdyż dostaniecie 150 zł cashbacku. Ponadto porozwarka Mubi może wygenerować Wasz własny link, dzięki czemu możecie dostać do 2000 zwrotów. Słuchajcie, to nie jest żadna ściema, tutaj mamy potwierdzenia przelewu. Pamiętajcie jeszcze raz o linku w opisie i zapraszam Was do oglądania odcinka. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Między Seriami. Dzisiaj gość bardzo nietypowy, niespotykany, As Iluzji. Witam Cię serdecznie. Miło bardzo, że tutaj mnie zaprosiłeś. Na początek, że może przedstawić widzom, czym się na to nie zajmujesz. Prosił Cię o zaprezentowanie jakichś kilku sztuczek. Oczywiście. Zamiast sztuczek wolę mówić efekt magiczny. A to przepraszam. Ale to tak, to nie jest nic złego, tylko po prostu lepiej brzmi, prawda? Mhm. Bo sztuczka no to jest trochę takie bardzo spłaszczone, prawda? Mhm. A zobacz, efekt magiczny. To już widać, że jest trochę bardziej rozłożone. Dobra, zrobię pewien numer. Po całym dniu spędzonym z tobą się trochę nauczyłem i to jest ta sama karta, którą ja ci podpisałem nawet. To jest ciekawe, a to dokładnie jest w odcinku u mnie na kanale. Dokładnie. Więc pokaż, to jest ciekawe, bo wszystkie są różne. Wrzucimy do środka. Okej, okay. Karty można znaleźć na różne sposoby. Jednym z nich jest po prostu pstryknięcie i karta skakuje oczywiście do góry, ale... To jest ta karta. Moment, to zrobimy tak. Wystarczy, że... Okej. Okay. A teraz zrobimy to jeszcze raz. Wrzuć do środka. Dobra, to jest ta sama karta, żebyście widzieli. Dobra. Jak można znaleźć kartę? Czasem wystarczy po prostu potrząsnąć i wyskoczy sama. No. Cały dzień gdzieś zaskakujesz. W ogóle skąd zainteresowanie? Skąd zainteresowanie? Jak to w ogóle nazwać? Powiedziałeś magia, pasja. Iluzja. Można powiedzieć pasja. A skąd zainteresowanie? Tak naprawdę ja, gdy byłem już mały, miałem różne rodzaje zainteresowań, ale one szybko mi się, można powiedzieć, nudziły. I gdy nawet widziałem jakieś numery z kartami, ktoś mi prezentował i one były na przykład bardzo skomplikowane, to nawet nie miałem za bardzo ochoty ich oglądać po prostu przez ich złożoność. Aha. Nie były po prostu krótkie i widowiskowe, tylko po prostu były bez jakichś rozbudowanych historii do efektu, tylko były prezentowane po prostu nie przez profesjonalistów, tylko przez kogoś, kto gdzieś na przykład temu babcia mu pokazała trik. I potem, po czasie, zobaczyłem, jak miałem około 11-12 lat, zobaczyłem iluzjonistę w telewizji, na Discovery, Dynamo. I on robił taki efekt, gdzie wkładał telefon do butelki szklanej. I ja jak to zobaczyłem, stwierdziłem, ja chciałbym to zrobić. Przepraszam, mam telefon, jak ktoś może coś zmajstrować zaraz. Jeżeli masz jakąś sztuczkę z telefonem. No to byłoby ciekawe, prawda? Gdybyśmy właśnie wsadzili, ale to było ciekawe, że to była szklana butelka. Mhm. Wyobraź sobie, on podszedł, wziął od kogoś telefon, wziął od kogoś butelkę, pach, i oddał komuś telefon, jeszcze do niego dzwonili. I telefon, wiesz, świeci. Oczywiście musiał rozbić butelkę i wyjąć telefon. I ja nie tylko chciałem po to, żeby to, jakby to powiedzieć, umieć, tylko po to, żeby to zaprezentować innym. Mhm. Że to było tak niesamowite. I potem, w międzyczasie oglądałem również drugi program, który był Darren Brown. Jeden z najlepszych, można powiedzieć wręcz najlepszy mentalista na świecie. Czyli facet, który przy pomocy psychologii i iluzji tworzy niesamowite programy i, można powiedzieć, oszukuje nasz mózg. Mhm. Przepraszam, że ci przerwę. Czyli ta iluzja to jest w jakiś sposób oszustwo mózgu. Tak można to nazwać. Iluzja może opierać się na, jakby to powiedzieć, wykorzystaniu pięciu zmysłów, by powstał szósty. Dobrze mówię? Mamy pięć zmysłów. Sześć. Sześć.
to przy pomocy sześciu, aby powstał siódmy. Jak to się zaczęło? No i oglądałem właśnie zarówno Derena Browna i zarówno Dynamo, czyli gościa, który robił takie bardziej iluzje, ale też robił efekty mentalistyczne. I zastanawiałem się, kim bym chciał, w którą stronę chciałbym pójść. Już się zastanawiałem w tamtym czasie. Jeszcze jedno miałem takie zainteresowanie przez chwilę, co było też takie z boku. Bardzo mnie interesowało hakerzy ogólnie. To jest trochę dziwne, ale ciekawił mnie ten temat, jak w ogóle to się dzieje, że nie wiem, różne rzeczy w sieci, prawda? Mm-hmm. Ale jednak wybrałeś iluzję. Dokładnie tak. I miałem taki dylemat, potem najbardziej dylemat był między tym właśnie, między iluzjonistą a mentalistą. I później, po czasie, mój kolega właśnie się spotkał z Derenem i miał podobne po prostu też dylematy i zapytał go. I Deren powiedział, ty po prostu łącz to wszystko i nie musisz tego w żaden sposób określać. Czy to robisz to, robisz to. Możesz robić tak naprawdę wszystko, łączyć, jeżeli to ma fajną całość i jest spójne, mm-hmm. prawda? I wracając, jak to się potem zaczęło, że ja w ogóle zacząłem się uczyć tej iluzji, prawda? Bo od zobaczenia to nie było od razu, że... No tak, to jest też ogromny krok do tego, żeby się w ogóle... Skąd się w ogóle taki... Cały czas szukam zastępczego słowa na sztuczki. Jak powiedziałeś? Efekty magiczne lub numery. Jak w ogóle uczy się tych efektów magicznych? Już mówię. I z racji, że nie miałem od razu takiego dostępu do internetu, w sensie, że cały czas miałem tam, można powiedzieć, w pewien sposób ograniczony dostęp. Mm-hmm. I dopiero po dwóch, trzech miesiącach, któregoś razu, wpisałem w internet, prawda? I zacząłem szukać w internecie różnych takich informacji, ale to były, wpisuję i no mówię, to są bardzo proste numery, prawda? Więc sobie kilka ich przygotowałem i zacząłem je prezentować po prostu rodzinie i znajomym. I te numery, można powiedzieć, dopiero zacząłem się właśnie uczyć po tych dwóch, trzech miesiącach. Przeczytałem pierwszą książkę, którą czytałem właśnie Derena. I w międzyczasie pisałem do iluzjonistów, bo wyobraź sobie, ja od razu mówię, kurcz, można byłoby napisać do iluzjonistów różnych, prawda? Ale powiedz mi, w Polsce jest to w ogóle popularne? Myślę, że to tak naprawdę zyskuje na popularności, ale problem jest taki, że trzeba przejść przez warsztat. Jakby to powiedzieć, wielu myśli, że nauczy się paru numerów i pójdzie i będzie od razu prezentować. A trzeba przejść przez proces, który trwa latami. No, znaczy wiadomo, jak najszybciej prezentować, ale na początku musisz się uczyć i prezentować na bliskich, prawda? Ile swoich osobach. Ile to zajęło, żeby wejść na taki poziom, na którym teraz jesteś? Teraz? Jakoś 11 ponad lat już, tak można powiedzieć, tym się występuje, tak można powiedzieć. I to jest na co dzień twoja praca? Tym się tylko zajmujesz? Jak w ogóle z tego, rozumiem, że z tego żyjesz, tak? Tak, dokładnie. Jak z tego można żyć w ogóle? Z występów, które są prezentowane dla publiczności, prawda? Znaczy, zaraz porozmawiamy o tym, w jaki sposób można z tego żyć. Wyobraźcie sobie, że na przykład można robić pokazy, prawda, w różnej formie. Gdy wybuchła pandemia, bo wiadomo, ja zacząłem występować w karczmie. Wyobraźcie sobie karczmę, gdzie wszyscy są pijani, młody chłopak, 15 lat. Wielu ludzi tak zaczynał, Adolf Hitler od piwiarni zaczynał, także... No. Może nie za porównanie. Może nie za porównanie, ale wielu ludzi tak zaczynało. No. I trenowałem tam i wyobraźcie sobie, różnych ludzi tam poznawałem i zachowania też, jak się ludzie zachowywali. A można powiedzieć, ci ludzie byli bardzo... To nie było tak, że jest jakiś dystans między tobą, że jesteś na eleganckim pokazie, tylko to ludzie, wyobraź sobie, potrafili złapać cię normalnie za rękę, zabrać ci karty w dowolnym momencie i różne rzeczy, więc później już się tego nauczyłeś, różnych zachowań, że nie dawać kart, bo wyobraź sobie, może mogą różne sytuacje. Czyli raz w noc można było dostać w ryj. No różne, znaczy można powiedzieć, że ja byłem i tak bardzo spokojny, ale wyobraź sobie, na któregoś razu przyszedłem występować do restauracji, do tego karczmy. I ona była podzielona na dwie części. I przychodzę i podchodzę ze stołu i wyobraź sobie, odmawia mi ktoś, prawda? I ja od razu mówię, dobra, idę do następnego. I ktoś mi znowu odmawia do trzeciego. I tak powstało 4-5 razy. Ja mówię, nie, coś jest nie tak. Wychodzę. I przeskakuję od razu na z tamtej części restauracji, to była pół części. Druga była z drugiej części, taki ogródek, z jednej i z drugiej strony, to spory. Przeskakuję na drugą część tej karty, już karczmy. I tam zaczynam
i ludzie się świetnie bawią. Tam były dzieci, też im pokazałem parę numerów, bo wiadomo, inne są efekty dla dzieci, inne dla dorosłych, chociaż niektóre można powiedzieć połączyć. Ale to była świetna zabawa i zrozumiałem coś, że jeżeli takie coś by nastąpiło i potem dopiero w ogóle w fachowej książce iluzjonisty to przeczytałem z Francji, że jeżeli takie coś nastąpi, to trzeba właśnie odejść, bo to jest z punktu psychologii, jeżeli trzy osoby odmówiły i ty to widzisz, prawda, to też odmówisz. Bo nie wiesz, może on chce coś zabrać, wyłudzić, nie wiem, jest jakiś gościu, wszyscy odmawiają, odmawiamy. I zrozumiałem, że właśnie po prostu trzeba odejść i przeskoczyć na przykład w inne miejsce. Jeżeli są dwa piętra lokalu, przeskakujesz na przykład w inne piętro i tam zaczynasz, jeżeli już masz ten ciąg, że się ludzie bawią, to nikt ci już nie odmawia. A nieraz jest tak, że łączysz stoły, że na przykład nie tylko jedno czarujesz, tylko na przykład łączysz, że trzy stoły biorą razem udział w numerze i oni potem sobie gadają, razem nieraz piją i się ludzie poznają, łączysz ludzi po prostu dzięki temu, że po prostu pokażesz parę numerów, bo tak to z jakiej racji mam tu zgadać ze stołem obok, a tu nagle jak pośmiejemy się razem, to fajnie, że wiesz, to łączy ludzi, przede wszystkim magia łączy ludzi. Właśnie magia, czy to jest dobre określenie magia? Można używać stwierdzenia magia, ale oczywiście wiadomo, co się za tym kryje, bo w angielskim słowo magic, prawda? Więc można takiego stwierdzenia używać, ale wiadomo, że to jest, to są różne złudzenia, ale na to się składa wiele elementów, aby powstał taki efekt magiczny, bo to nie jest tylko jakiś sekret, prawda? Tylko sekret jest mały, a dużo to jest prezentacja numeru. Czyli to, jak to obudowujesz to wszystko w historię, albo obudowujesz to w słowa całe. Mi się wydaje, że też tą rozmową troszeczkę odciągasz od skupienia. Ktoś się skupia na przykład na tych kartach i ty właśnie budujesz jakąś historię, budujesz i troszeczkę mylisz uwagę. Czy się dobrze wydaje, czy... Tak naprawdę z jednej strony mogłoby tak być, ale to wiele razy występowałem na początku i nie mówiąc prawie nic. Mhm. Nieraz mam też numery, w których nic nie mówię. Wyobraź sobie, są efekty, w których nic nie mówisz, tylko prezentujesz. Coś nie, pojawia się, znika, ale może też być cały numer obudowany także właśnie, albo całe show, gdzie są silent show. Gdzie mają ludzie ułożone 15 minut, że nic nie mówią, pod muzykę prezentują różne numery. Ale co na przykład jest zawody iluzjonistów? To jest ciekawe właśnie, bo są oczywiście takie ogólnoświatowe zawody, chociaż ja mam do tego specyficzne zdanie, bo tutaj w jednej książce takiego mistrza kart była opisana historia, gdzie pewien mistrz, który był właśnie, bo iluzja dla iluzjonistów i iluzja dla widzów się różni. Trzeba zdać sobie tego sprawę, bo iluzja dla iluzjonistów ma ich oszukać, żeby ich zaskoczyła, a iluzja dla widzów, prawda, takich, to często jest, znaczy to może mieć elementy wspólne, prawda, ale jeżeli w głównej mierze jest zamysłem oszukać, prawda, to jest w ogóle, Sladini miał na przykład taki sposób, że on zajmował się oszukiwaniem magików. No i to jest trochę, można powiedzieć, trzeba po prostu to zrozumieć, że to jest trochę co innego i to jest trochę co innego. Dlatego, wracając do tego mistrza, który wygrał FISM, czyli takie ogólnoświatowe właśnie mistrzostwa, on poszedł do lokalu po tych mistrzostwach, prawda? Czyli był zwycięzcą i zaczął prezentować te numery i oni go wygonili, ci goście. Pomyśleli, że to jakiś żarty robi, że on w ogóle jest jakimś magikiem. Wyobrażasz to sobie? Nie wiem, po to mi tu wszystkim dzisiaj zaprezentować, tak jak mówię, spędziliśmy razem z kilka godzin i tych sztuczek pokazałeś mi nie jedną, a kilkadziesiąt, już po prostu mnie nie dziwi nic nawet. Jeżeli by teraz klasnął i mi tu spadł słoń taki prawdziwy zło, mówisz mi, że wcale się nie dziwił. Bo my dzisiaj dzień z tobą to jest dla mnie mega przeżycie. Nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, jak ty to robisz. Właśnie. Ja nie chcę, żebyś zdradzał, no wiadomo, że nie możesz tego tutaj moim widzom pokazać. Może jakiś rąbek tajemnicy nauczymy widzów jednego triku. Ja powiem, dlaczego bym miał efektu. Powiem dlaczego. Bo sam może kogoś po prostu mogę zainspirować, żeby, nie wiem, spotkam go za 10 lat i on powie, kiedyś zobaczyłem trik u ciebie i stwierdziłem, chciałbym to robić za 10 lat. I będzie miał taką determinację, żeby to zrobić od takiego jednego numeru. No właśnie, a taki numer, który jest twój najtrudniejszy dla ciebie do zrobienia, ile czasu się uczyłeś?
ciężko powiedzieć, ale efekty ogólnie, których używam do uczyłam się do oszukiwania, zaawansowanego oszukiwania, tak jak żeby robić prezentację oszustw karcianych. Wyobraź sobie, no często jeżeli występujesz na przykład dla jakichś właścicieli firm i tak dalej, prawda? To oni lubią sobie po prostu gdzieś tam kiedyś, pograli kiedyś w karty i tak dalej, więc mają po prostu z tym do czynienia i ich bardzo interesuje właśnie na przykład tak jakby, o ciekawe jakbyś rozdał, no to ja im wtedy oni kasetują karty, rozdajemy i wychodzi jak trzeba. No właśnie, no, tak będzie z tymi kartami, robisz różne sztuczki, jesteś w stanie każdą kartę mi rozdać, jak pewnie w głowie sobie to ułożysz. Nie miałeś jakiejś propozycji na przykład z kasyna, żeby gdzieś tam... Nie chciałbym na ten temat rozmawiać. Aha, dobra, to o ten temat nie będziemy Cię pytali. Odpowiedź sobie można domyślić, można się tutaj gdzieś domyślić. A jeżeli chodzi o sztuczki związane z kartami, to też pewnie kojarzysz taką grę Trzy Karty. No oczywiście, że kojarzę w Trzy Karty. Czy mógłbyś wyjaśnić, na czym polega to oszustwo? No, to myślę, że tak. Myślę, że to jest dobry pomysł, aby po prostu aby ludzie przestali grać. Ja powiem Ci, złapane to oszustwo w wieku. Co Ty mówisz? Miałem lat 12 lub 13. Pracowałem, pomagałem mojemu sąsiadowi, sąsiad handlował częściami samochodowymi na giełdzie w Słomczynie. Taka sławetna giełda, tutaj szkoła chyba nawet nie istnieje. Pamiętam, to był dzień po moich urodzinach, to był 10 czerwca. To wiesz, dostawałem jakieś tam od cioci, coś dostałem od babci, coś tam. Pamiętam, to miałem wtedy 200 zł, to było wtedy dużo pieniędzy. No. I wiesz, no i zobaczyłem, że te kubki, tylko to było kubki wtedy. Trzy kubki. Tak. No i mówię, kurczę, tam ktoś wygrał, wyjadę też postawię, nie? No i jak przyszedłem tą stówką, to już potem... Poszło. Popłynąłem do zera. Jak byłem właśnie też w młody, nie wiem, właśnie wtedy jakoś rok się już ludzią zajmowałem. Pojechałem na giełdę, no nie? Giełdę w Łodzi. I była taka historia, że nie, ja tam nie wiedziałem, że tam w ogóle grają czy coś, tylko spacerując zobaczyłem, że gość jeden ma trzy kubki. Ja mówię, sobie pomyślałem, nie, no ja muszę iść zobaczyć, no nie, ale był ze mną tata i powiedział, że nie mam możliwości, żebym tam poszedł i tam próbował grać, no nie? Ale ja już trochę iluzją się zajmowałem, to myślałem, że dobra, ale mógłbym, wiesz, to też jest tak, że jeżeli załóżmy krótko się czymś zajmujesz, prawda? Myślisz, że już jesteś na dużym poziomie, tak. Co nie? Ale im dłużej coś zgłębiasz, tym sobie zdajesz sprawę, jak coś jest obszerne, rozumiesz, o co chodzi? No, nie musisz tego tłumaczyć, ja teraz właśnie zacząłem zajmować się MMA, to też myślałem po trzech tygodniach, ja mówię, to się szybko ogarnie. Im dalej w las, tym to wszystko się wydaje dokładnie, bardziej złożone. Dokładnie, poznajesz i żeby na przykład ulepszyć o następne te właśnie 5-10% coś, wymaga to niesamowitej właśnie poświęcenia, analizy i konsekwencji, prawda? Żeby na przykład przeskoczyć to potem o 5-10%. Do przodu. To może przejdźmy do tych trzech kart. Dobra, ciekawy, może najpierw... Jeszcze taka ciekawa historyjka, sorki, bo Szefek, tak, pokażę najpierw, zaprezentuję, a potem pokażę, jak to działa. Ale tam był jeszcze taki pan, który opowiadał mi historię wtedy na tej giełdzie. I ją tutaj przytoczę, żeby po prostu też uważać po prostu na takich nietypowych panów. Wyobraźcie sobie, że pewien pan stał i robił zakupy przy stanowisku, tam na giełdzie. I miał, a facet, który sprzedawał, to oglądał, prawda? Bo to był facet, który mi to opowiadał. Facet, który sprzedawał. Nagle podchodzi i gość ma chwytak, który jest teleskopowy. I normalnie hop, do góry i portfel łapie i wyciąga. Z odległości, on nie musi podejść do ciebie, on ma chwytak, hop. I musi być zręczny. No wyobraź sobie, jak masz teleskop, no to wiesz, możesz z daleka wyciągnąć komuś portfel. Ale ten facet za to, który to widział i sprzedawał, on powiedział, że ma mu oddać ten portfel, krzyknął, bo to jest jego brat. Bo tak to by nie oddali, ale krzyknął, że to jest jego brat i ten klient, że to jest jego brat i gościu mu to oddał. Czyli tych oszustw jest naprawdę... Co uważać. Dobra, jedna karta czarna, tak? Tak jest. Czarna, czerwona... Czerwona wygrywa zazwyczaj było chyba, nie? Chyba tak. Przypomniał mi się taki film, czy oglądałeś, jak rozpyta drugą wojnę światową. Och. Nie? Oczywiście, że... Czarna wygrywa, tak. Czerwona wygrywa, dlatego tak mówię. Żeby tutaj zaraz studia nie puścił. Czyli dwie czarne. Mamy dwie czarne i czerwoną.
to jest właśnie prezentacja efektu. Twoim zadaniem jest wiedzieć, gdzie jest czerwona, prawda? Oglądajcie uważnie. Gdzie jest czerwona? Tu. Ok. I tu są czarne, prawda? Tak. Patrzcie uważnie. Mhm. Jeszcze raz. Dobra, dobra. Okay. To ja typowałem między tą a tą tylko. No właśnie, widzisz? Więc przy razie mamy dwie czarne, jedną czerwoną, prawda? Gdzie? To. Kurde. Dobra, jeszcze raz. Dobrze jest, tak. Jaki starszy? Ty 2 lata starszy jesteś. Ale wyglądał był 20. No, na bank jest tu. Kurr. Dobra. Wytłumacz zasadę, jak to... Dobra, ja na czym polega, tak naprawdę? Przepraszam cię, jeszcze się zapytam. Czyli jest w ogóle szansa w to wygrać? Jeżeli ktoś jest profesjonalistą... Tak, jeżeli tak jak miałbym grać z tobą, czy ja mam jakąkolwiek szansę? Myślę, tylko że szczęście. Nie. Bo z jednego... Nie ma szans. Powiem czemu, zaraz wyjaśnię. Bo z jednej strony na początku myślałem, że tak, ale jeżeli w tej... Tak naprawdę nie. Nie ma możliwości i nie gramy w takie gry, czy to są 3 kubki, czy to są 3 karty. Z efektów magicznych nie ma sensu zdradzać z jednego względu. Ponieważ psuje to... To jest puenta, prawda? Którą można zrozumieć tylko raz, tak jak w żarcie. No tak, rozumiem. Więc efekty się też raz prezentuje i psuje to ten efekt niemożliwego. A chodzi o to, że my o tym potem efekcie myślimy i każdy sobie jakieś tam swoje myśli potem mu się nasuwają po obejrzeniu czegoś po prostu, co jest dla niego jego niemożliwe. Dobra, na czym polega ten numer? Już mówię. Numer jest zwodniczy, dlatego że ta karta jest rzucana w odpowiedni sposób. Patrzcie uważnie. Podczas chwytania takiego chwytu, czyli palec wskazujący oraz środkowy, możemy rzucić w taki sposób kartę oraz rzucić w taki sposób kartę, prawda, z góry. Jeszcze raz pokażę. Tutaj pokażę. Jeszcze raz. Czyli jak jest do dołu, chwytamy. Po to są te zgięte karty, aby lepiej się chwytało po prostu z powierzchni. Hop. Tu. Rozumiesz? Patrz. No, ja bym przekonany, że właśnie będzie tutaj. Ale patrz. Ten rzut. Patrz. Hop, zamiast kartę ta z dołu, rzucam z góry. Patrz tą kartę. Ta zostaje. Takim podgarstkiem też wykonuję, żeby tak to troszeczkę zamaskować. Dokładnie. To jest... Hop. Dlatego nie gramy, bo wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś powtórzy jeszcze raz to potem, my spojrzymy na tę kartę, prawda? Mhm. Ale na przykład domyślimy się, że tutaj, jeżeli ktoś zrobi to jeszcze raz, nie wiadomo, czy ono zostanie. Przy 3 takich powtórzeniach nie ma możliwości już zgadnięcia, gdzie tak naprawdę jest karta, czy została rzucona z dołu, czy z góry, ponieważ ręka jest szybsza niż oko. Świadczy o tym nawet tak, nie widzimy cały czas pewnie ręki, prawda? No racja. Ale słuchaj, no i ty ją specjalnie mi kilkakrotnie pokazywałeś poprzez przełożenie, żebym ja skupiał się cały się, czas. Tak. Najpierw zostało odpowiednio to zaprezentowane w taki sposób, wiadomo, aby pokazać tą technikę, że to jest zawsze rzucana z dołu, a potem jest raz rzucana z góry. Mhm. Jakąś taką sztuczkę, czy mógłbyś zaprezentować, którą mogliby się widzowie nauczyć? Tak, możemy zaprezentować numer, który się pierwszy w ogóle nauczyłem w życiu. Czyli dosyć prosty. No jasne, tak, że tak. Tak. Nie, no, to znaczy się w ogóle pierwszego triku jakiegoś nauczyłem. Słuchaj, to no ja po tym odcinku zakładam profil zażarowany Konrad i ruszam w tym temacie. Tak, tylko nie zdradzaj, tylko oczaruj. Dobra. A to jest właśnie ciekawe, bo w pandemii, wyobraźcie sobie, no właśnie, problem z występowaniem. Ludzie siedzą w domach. I tak się zastanawiałem, co tu robić. I wpadłem na taki pomysł, aby robić pokazy online, biletowane. W taki sposób, że ludzie na przykład właśnie w Indiach, w Chinach, czy w Indiach, Chinach, w Stanach, no praktycznie czasem też z Anglii, z Francji czy z Hiszpanii,
imprezy, jeżeli były na przykład wtedy, znaczy imprezy, można powiedzieć spotkania jakieś takie nieraz firmowe, odbywały się online, prawda, bo nie dało się po prostu spotkać na żywo ze względu na wszystkie restrykcje i tak dalej. Wpadłem na pomysł, aby robić właśnie live'y na żywo, prawda, które trwają godzinę i właśnie robię magiczne show, które jest interaktywne całkowicie z widzami, gdzie oni myślą, podejmują decyzje i na przykład myślą o jakimś przedmiocie, a ten przedmiot się u mnie pojawia. Albo to wyobraź sobie, że to jest interaktywne. Masakra. Że oni mieli wpływ na przebieg, mimo że byli całkowicie w innym miejscu. A czy była możliwość zaprezentowania czegoś takiego tutaj u nas na kanale? My zaraz zrobimy bardzo niemożliwy numer z jedną znanym osobą z całego świata i z twoimi myślami. Mam to przygotowane, więc zaraz to zrobimy. A jeżeli chodzi o te występy, to trwał taki dwa lata, tym się tak bardziej, bardziej zajmowałem i to sprawiało też fajną frajdę, można powiedzieć, i to było na początku wyzwanie, stworzyć pokaz, który będzie interaktywny z ludźmi, których fizycznie tu nie ma, prawda, tylko mogą powiedzieć i patrzeć tak naprawdę coś przez kamerkę. Słuchaj, i dużo osób się z tego live'a zbierało? No, czasem 30 osób. Takie największe to chyba były jakieś właśnie 40-50 osób, to były takie największe live'y. Zrobiłem też w Polsce dla paru firm, takie miałem show fajne ułożone, gdzie właśnie firmy potrzebowały na przykład jakieś tam na przykład informatyczne, gdzie mają z różnych krajów z pracowników i wtedy pracownicy wchodzili na live'a i mogli mieć taką właśnie rozrywkę dodatkowo po prostu na przykład jakiejś konferencji. Fantastyczny to jest. Dobra, próbujemy ten numer. Tak, już numer jest prosty. Patrzcie uważnie. Widzisz, zobacz, że to nie jest żadne. Tak? Patrz, ten numer jest dosyć prosty, bo wystarcza tak raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Jest, patrz jeszcze raz. Jest teraz na małym i serdecznie. Tak, serdecznie, dobrze mówię. To patrz jeszcze raz, raz, dwa, trzy. Wygląda to fajnie. Wygląda fajnie, bo bomba przeskakuje, ale dodamy coś do tego, czekaj, żeby nie było, hop. Dodamy do tego taką blokadę, dobra? Jest blokada, dotknij. Okej, okay, no jest, nie powinno to przejść. No właśnie. I to jest dosyć ciekawy numer, bo gdybyśmy z tym zrobili, to już byłoby całkowicie niemożliwe. Raz, dwa, trzy. Ja chcę zrobić. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dobra. To jest pierwszy numer, który się nauczyłem i od tego się wszystko zaczęło. Jak się tego nauczyć? Jak się tego nauczyć efektu? Już tłumaczę. Jest kilka, można powiedzieć, dwa takie sposoby na wykonanie tego numeru, dwie techniki. Ja bym zaproponował na początek taką. Chwytaj, jak nauczę tu Konrada, to chyba wszyscy się nauczą. To było takie, wiesz, jak już ten tuman to ogarnie, to reszta da radę. Nie, bo wiesz, ćwiczysz zaś, to jest taka zręczność, ale myślę, że bez problemu ogarniemy. Patrz teraz. Na czym polega sekret? Każdy może do tego jeszcze coś sobie wymyślić, bo to jest efekt wizualny, który jest po prostu widowiskowy, krótki widowiskowy, prawda? Trwa ile? 10-15 sekund? No tak. Więc wyobraź sobie, na czym polega ten numer. Robimy to po to, żeby może kogoś zainspirować. Odciągamy tutaj gumkę, prawda? I wkładamy tu wszystkie po prostu palce poza kciukiem, prawda? Na paznokciach. I hop. Czekaj. Jak wygląda? Moment. I przepychasz, tak. Przepycham. Tak. O, przeskoczyło. No. Bardzo dobrze. I właśnie, to jest moje kolejne pytanie. Jak wygląda u Ciebie trening? No bo Ty musisz mieć te dłonie gdzieś jednak mocno sprawne. Tak, na różny sposób można trenować. No to jest najprostsza sztuczka i ona też, wiesz, już sprawia mi to problem, żeby to... Dokładnie, trzeba trenować. Przy każdym numerze, gdy trenujemy, rozciągamy nasze dłonie. Zaczynając nawet od takich rozciągnięć, na początek też się interesowałem, w jaki sposób rozciągać dłonie, prawda, trenować. Można robić takie na przykład różne... Trzeba mieć bardzo dużą kontrolę tego ciała swojego tutaj gdzieś, nie? Jeżeli chodzi o palce, jeżeli chodzi o dłonie. Można również, bardzo też pomaga pen spinning, czyli nie mam tu nowego markera. No.
czyli różne takie... I to jest taka na przykład twoja rozgrzewka, tak? Tak, tak, zawsze tak trzeba potrenować. Oje. Na razie nie będę nadawał słowa. Dobra, wracamy do numeru, bo tutaj masz też opcję taką, że możesz zablokować, gdzie wrzuciłem tą receptorkę, tu. Możesz też zablokować, ale pokaż mi na przykład, jak załóż na te dwa palce, spoko. Tak jeszcze raz przećwiczymy, tak aby każdy się tego dobrze nauczył. Dobra. Na wskazujący i środkowy. Okej. Okay. Dobra? Teraz tak. Musisz włożyć tu kciuk, prawda? Tu. To jest wyjść z tym. Tak, to jest najcięższe, najważniejsze to jest to. A oddal trochę gumkę się bliżej środka. Mhm. No teraz. Jest? No dobrze. Ale staraj się podczas tego ruchu nie rozłączać palców. W sensie tak, hop. Rozumiecie? I to musi być jak najszybciej wykonane, bo to jest główny sekret tego efektu. Czyli im szybciej to zrobisz, tym lepiej będzie to wyglądało. Albo jeżeli dobrze zamaskujesz ruch. A czy jest w ogóle taka sztuczka, z którą się spotkałeś, której nie rozumiesz? Myślę, że trafiłem na trochę takich numerów, ale zazwyczaj, jakby to powiedzieć, moja... zawsze jakiś tak mózg mi już przez czas spędzony z iluzją od razu podsuwa jakieś możliwości, jakie mogą być. Ja nie wiem, czy na przykład na 100% jest tak skonstruowane, ale mam zawsze jakieś swoje, zazwyczaj jakieś się pojawiają. Chociaż zdarzało się tak na żywo, że byłem bardzo gdzieś tam w szoku, ale mówię, zawsze jakieś takie albo po czasie, albo pojawiały się potem. Od razu albo po czasie jakieś takie przepuszczenia. Słuchaj, tak wywnioskowałem troszeczkę z tej rozmowy. Czy jest jakaś taka niepisana zasada wśród iluzjonistów, że nie rozmawia się o tych sztuczkach, że nie ujawniamy jednak, jak to wszystko ma, jak to wszystko przebiega, jak to wszystko robić? Tak, a dokładnie. Dlatego jeżeli prezentujemy, jakby powiedzieć, jakieś efekty magiczne, zgadza się, to nie psujemy, jakby powiedzieć, nie psujemy rynku. Nie, nie chodzi o sam nawet rynek. Chodzi o... tej ciekawości może widzę, nie? Tak, tak. Wyobraź sobie, jeżeli już znasz ten numer, zobaczysz go... No są głupko powiedzieć tak samo, już się jest rozczarowany. W ogóle to proste jest. No właśnie, bo wiesz, proste, rozumiesz, tak, rozumiesz tak, to. Tak, i już nie myślisz w ogóle o tym i odstawiasz to na bok. Na przykład, gdy byłem właśnie młody, chciałem znać jak najwięcej numerów. Mhm. Cały czas poznawałem numer, robiłem go trochę i mówię, nie, no następny, jakiś nowy. I cały czas nowy, 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 a z czasem rozumiesz, że to nie chodzi o to, aby mieć ich jak najwięcej. Tylko jak najlepiej dopracowane. Dokładnie. Jak to mówił Bruce Lee, ja się nie boję tego, co potrafi 1000 kopnięć, tylko tego, co jedno kopnięcie ćwiczył 1000 razy. Tak. Ale co, jak to traktować? Jako sport? Jak to można przyrównać? Można jest rzemiosła. No jest bliskie, bardzo bliskie, bo jednak musisz trenować, tak. musisz kurczę, na tym kupę uwagi poświęcać. Musisz dojść do jakiejś perfekcji wykonywania pewnych ruchów, nie? Można powiedzieć, że to też jest połączone z... to jest sztuka też teatralna przede wszystkim. Aha. Są wszystkie elementy teatru. I jest wiele, wiele, można powiedzieć, efekty są, można powiedzieć tak, zawsze musi być element zaskoczenia, prawda? Nie może być tak, bo wiele, znaczy ja, jeżeli nie jestem takim fanem czegoś takiego i gdzie większość pokazu nie jest iluzją, prawda? Tylko na przykład żartem. Okej. Okay. Lubię coś takiego obejrzeć, prawda? Ale to nie jest już stricte pokaz na przykład iluzji, prawda? Tylko to jest pokaz stand-upu z domieszką iluzji. To jest troszkę co innego. Też musisz dobrać odpowiedni program do ludzi, z którymi pracujesz. Tak jak na przykład dzisiaj na stronki nagrywaliśmy odcinki i widzę, że dobrze dobierać o siłowni, rozmawialiśmy o dużych chłopach, w sensie... I tak i ten twój program jest zależny po prostu od ludzi, z którymi pracujesz, tak? To dokładnie. Wyobraź sobie... To słuchaj, poczekaj. Kasper, podaj mi bobolady, jak możesz. Czy jest możliwość, żebyś mi teraz wymyślił z tym? Nie uprzedzałem się wcześniej, przed wywiadem. Nie wiem, załóżmy, masz 5 minut. Czy byłbyś w stanie z tego coś wyczarować? Mogę coś spróbować w sumie. Wymyślać. Dobra, to robimy przerwę i coś zrobimy, dobra? Dobra, zróbmy może później. Dobra. Gdzieś sobie czas zostawimy do namysłu.
Znaczy, tak jest, to mogę szybki numer zrobić, oczywiście. Jakkolwiek. Jakkolwiek chcę zobaczyć numer, czy tak, no dobra, okej. Bo ja myślę, że to też będzie dosyć ciekawe. Czekaj, ja sobie to tutaj może wcisnij. Może stolić i... Nie, myślę, że tu będzie spoko. Dobra. Widzicie? To jest ten napój. Dobra. Tak jest. Dobra, patrz. Wybierz kartę, jaką chcesz. Pokaż mi kamerę. Wrzuć do środka. Okej. Okay. A nie mówiłem ci, jaki numer będę w ogóle robił? Nie. To patrz, ty znajdziesz kartę. Przełożysz. Zobacz. To jest ta? Nie. Zobacz. Zajęłeś mi po prostu wzrok czymś innym. Kątem oka powiedzieć, że akurat spojrzałem, widziałem. No bo już dzisiaj za dużo czasu spędziliśmy. Tak, mniej więcej. Wiesz co? Ale tak. Zacząłem cię po prostu obserwować całego. Tak, już widzę, że już też jak poznałeś teraz efekt, to też tak. Można powiedzieć tak, szersze spojrzenie chcesz łapać. Tak, znowu jak robiliśmy z monetami na twój kanał, też zwracałem już uwagę na drugą ręką, co drugą ręką robi, ale ty strasznie masz dobre wyczucie, żeby potrafić coś położyć gdzieś tutaj czy tutaj, gdzie człowiek tego nie czuje. Tak, to jest kwestia też długiej praktyki. Przez występowanie przez lata w różnych miejscach mamy do czynienia z różnymi ludźmi, różnymi środowiskami. I można fajnie dopasowywać numery do osób. I jeżeli chodzi o całe wyczucie, to wiadomo, też jest praktyka. W lata praktyki regularnej powoduje to i do ciągłego takiego szukania czegoś, dodawania, bo jeżeli już coś masz, jakiś, załóżmy, z czymś występujesz, masz jakiś tam przygotowany swój repertuar, tak? Aha. Prezentujesz, to wiadomo, prezentujesz to, ale z czasem chcesz też czegoś nowego szukasz, po prostu. To nie jest tak, że mam to i występuję do końca życia z tym, ale mam kilka numerów, to jest ciekawe, które robię właśnie przez 10 lat, na przykład prezentuję 10 lat i te numery są bardzo mocne, ale ich zostało po prostu tam. Została ich część takich numerów, które robię przez 10 lat, ale dodaję, ale dzięki temu, że wypracuję warsztat, czyli warsztat jest najbardziej kluczowy. Ciężko mi to porównać, ale wyobraź sobie, tak jak na siłowni opanujesz wszystkie techniki. Techniki ćwiczeń przez te i wyczucie mięśni całkowite. Mhm. No to też inaczej się to trenuje. Jak ja mam dokładnie opanowane te techniki, na przykład właśnie oszukiwania w karty, to wszystkie te efekty, które nawet nie są widoczne dla widza, prawda? To dają. Kurde Boże, aż się zaciąłem teraz. Dobra, musimy zrobić przerwę, stary. Nie ma sprawy. Bo już się zmęczyłem. Ostatnie pytanie, jak mam do ciebie, tak naprawdę, więc zaraz będziemy kończyli. Słuchaj, no występujesz tak jakbyś po restauracjach, po różnych barach i tak dalej. No tam w takim miejscu, wiadomo, jest alkohol. Tak, tak. Gdzieś tam wiadomo, że nie zawsze każdy jest trzeźwy. Miałeś jakieś nieprzyjemności związane z iluzją? Miałem bardzo dużo różnych przygód. No bo też może, wiesz, nie podobać mu się to, może... Tak, ale ja miałem ten komfort, że najpierw jak już tam, wiadomo, czarowałem w tych lokalach, to czy tam na przykład na ulicy, to wiadomo, czarujesz i nie musisz pytać, tylko jeżeli ktoś chce, to ogląda, prawda? I nie musi ci nic za to płacić, po prostu sobie ogląda magię, jest na pełnej zajawce. A jeżeli czarujesz w jakimś miejscu, to jesteś od właściciela lokalu. Więc ja uprzedzałem zawsze, jak podchodzę, że po prostu jestem od właściciela lokalu. I to się zgadzało, właściciel lokalu pozwalał mi po prostu, prawda? Czy najmował, pozwalał czarować w danym miejscu. Więc nie miałem żadnych, można, były jakieś tam pojedyncze, że ludzie byli agresywni i tak dalej, ale starałem się zawsze zachować spokój. I mówię, jeżeli nawet masz stresującą sytuację, gdzie nie wiem, jest, nie wiem, noc, nie wiem, dużo różnych środowisk i tak dalej, to trzeba po prostu umieć się w tym odnaleźć, a to wymaga też czasu. Słuchaj, bardzo dziękuję ci, nie chcę zajmować ci więcej czasu, bo tak mówię, widzimy się tutaj od rana, pewnie też chciałbyś wracać do domu. Jeszcze ci raz serdecznie dziękuję za to, że nas przyjechałeś. Zegarka mnie ukradniesz, bo nie. Nie mam, chociaż rozmawialiśmy o tym, że też jesteś w stanie, więc...
gdzieś to wszystko, ta cała iluzja. Moment, bo to zróbmy jeszcze jakiś numer, bo tak naprawdę z Wami porobiłem, ale u Was też jest na kamerzystę, prawda? Tak, jest tam, wiesz to tylko, że ja mam do Ciebie jeszcze, zanim on tu przyjdzie, żeby on mi nie zniknął, bo mi to jest bardzo potrzebne. Tak? No dobra. Każdy numer, żeby mu się po prostu nie stało, żeby chłop nie wrócił do domu cały, dobra? No wiadomo. Chodź Kasperek tutaj, chyba, że się boisz, nie bój się Pana, ja się to obronię. Dobra. Cześć widzowie. I to właśnie był ten numer. Dziękuję Ci serdecznie. Dobra, wystaw dwie dłonie przed Ciebie. Zrobię pewien numer. Różne karty, prawda? Tak jest, zgadza się. Numer będzie bardzo prosty. Nie wybrałeś sobie przed chwilą karty? Tak. Dobrze, pilnuj go tam. Ważny jest. Dobra, zrobię numer przy pomocy dwóch dłoni, bo to nie jakaś, żeby może coś chowamy. Ja też powinienem. Prawda? Zrobiłem numer z pamięcią. Będziesz musiał zapamiętać dwie karty. Masz na tyle? Dasz radę. Dam radę, no. Dobra. Mamy asa pik. Asa pik złożymy na raz. I na dwa. Trzymaj mocno. Mocno w dłoń zaciśnij, no, okej? Okay? Trzymasz? Dobra. Tu w drugą dłoń mamy co? Jopek dzwonek. Jopek dzwonek. Też go złożymy na raz i na dwa. A mam teraz pytanie teraz. Spokojnie, poczekaj, zaraz widzę je zadasz, dobra? Tylko powiedz jakąś liczbę. A mogę od razu? Jeden, ja chcę... 10 powiedzmy. Daj chłopu spokój. 2, 3, 4, 5, 6, 4. Zobacz, co masz w prawej dłoni. Co masz w prawej? A co masz ty za tobą? Nie? No, dużo kart. Ale nie, tam co schować. Zaraz ci pokażę, ale to zobacz, co masz w tych dłoniach. A ja mogę, zanim otworzę dłonie... Dobra, zanim otworzę dłonie... No ale ty już to zrobiłeś w sumie, to nie ma tak. Dobra, nieważne. Co mam w prawej dłoni, tak? No. Powiedziałem 4. Król, dzwonek. A w drugiej? Joker. Czyli nie było blisko. No nie było w ogóle blisko. A jakie były karty wcześniej? As. Wino. Wino i... Dzwonek i opek. I dzwonek i opek. Tak? Gdzieś tu, gdzieś jest, tu? W kieszeni. Nie ma. W tym żartach się nie znasz. A lubisz dostać czas niespodzianki? No. Pamiętasz, o czym gadaliśmy? To patrz teraz. Ja pierdolę. Co jest, chłopie? Co jest grane? Ja pierdzielę. Stary, nie. Ty to zrobiłeś podczas podwijania rękawa? Nie wierzę w to. Tak? Dobra, ty też, on też się, ty też się nie zgadza. No ja skupię się skapnąłem, jak nie poszedłem na niego cały czas. Yes. Dobra, chciałeś wyjść na mądrego, ja też, na mnie wyszło dzisiaj gadzie. Powiem ci, że nie udało nam się, kurno. Dziękuję ci bardzo, że nam... Trochę że ocaliłeś mi, nie wiem, jeszcze nie wiem. No, ja też zapraszam tutaj na pełny odcinek właśnie, który nagraliśmy do chłopaków, do Strong Ekipy i niebawem na kanał As Iluzji, bo tam też wleci fajny odcinek tak z czarowania. Jest. Słuchajcie, kanał As Iluzji podlinkujemy Wam tutaj oczywiście w opisie. Będziemy teraz razem współpracowali pewnie, nie wiem, czy jeszcze razem zrobimy. I zapraszamy Was na kanał Strong Ekipy, na kanał Abu Siga, na kanał Między Seriami, no i na kanał As Iluzji. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie materiału. Do zobaczenia, czekajcie. Dobra, jeszcze zrobię na koniec finał. Chcecie finał? Zanim powiemy, że do zobaczenia. Wyjmij telefon, a ja wpiszę jednego celebryta w twój telefon. My wcześniej nie dotykałem w ogóle twojego telefonu. Nie zależy tutaj, ale kazałeś mi go przygotować, dlatego też go gdzieś tu miałem z boku. Bo... Ale nie dotykałem go dzisiaj nawet. No nie, no gdzie? No dokładnie. Ja ktoś w ogóle wpiszę jednego celebryta znanego na całym świecie. Można wpisać tutaj. Celebryt znanego na całym świecie. Co to się dzisiaj odwaliło, to nie no. Kasper, my chcieliśmy tutaj na mądrych wyjść, ale nam się nie udało. Ja też go teraz obserwowałem. Dobra. Schowaj telefon do kieszeni. Okej. Okay. Teraz, tu będę pokazywał, tak aby to było całkowicie widoczne. Pomyślisz o liczbie od 1 do... od 1 do 100, ok? Ok. Moment. Masz ją w głowie? Mam. Na 3-4 powiesz mi liczbę od 1 do 100, jaką chcesz. 3, 4... 80. Chcesz zmienić na 40, 50? Tak, chcę zmienić. Na jaką? 24. 24. To jest ostateczny wybór? Tak. Tutaj jest notatnik. Klikniesz ten notatnik?
I tu jest lista celebrytów. Zobacz tutaj, widzisz celebryci? Tutaj widzę. Kliknij celebryci. Trzymaj telefon, ale tak, żeby wszyscy widzieli. Przecież kto jest pierwszy? Tom Hanks. Tom Hanks, tak? Kto jest drugi? Kim Kardashian. Kim Kardashian. Trzeci? Frank Sinatra. Frank Sinatra. Kto jest 24, tak? Nie? 24. Sylwester Stallone. Czyli spośród, to zjedź niżej, pokaż, że to 100 osób, każda jest inna, prawda? No tak. Z różnych, od rapu po wszystkie środowiska, znani ludzie. Ty wybrałeś akurat Sylwestra Stallone. Sylwester Stallone. To jest bardzo ciekawe, też wymieniłeś kilka osób, więc tutaj nie mogło wpłynąć żaden sposób dźwiękiem. Tak samo, więc zróbmy tak. Odblokuj telefon i zobacz, co tam masz. Wiadomość od kobiety, o ja, Sylwester Stallone. W takim razie do zobaczenia. Dzięki wielkie.